Zakończono realizację projektów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2020. Inicjatywa, której celem jest zaangażowanie uczniów w proces zarządzania miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej, została zorganizowana w naszym mieście po raz pierwszy. W pilotażowej edycji SBO wzięło udział ponad 2000 uczniów z 6 mrągowskich szkół. Do SBO zgłoszono łącznie 18 zadań, ale do realizacji wybrano 7 z nich. Szkolny budżet obywatelski to wspaniała inicjatywa, a przede wszystkim szansa dla uczniów na zorganizowanie swoich inicjatyw. Jestem bardzo zadowolona z tego, że wzięłam udział w tej inicjatywie. W ramach SBO do mrągowskich szkół trafiły m.in. sprzęty nagłośnieniowe, telewizory. W jednej z placówek doposażono szkolną siłownię, wyposażono klasy, na przykład w szafki ubraniowe, czy wykonano oryginalny mural z patronem szkoły. W SBO wzięły udział nie tylko miejskie placówki, ale również te, których organem prowadzącym jest powiat mrągowski. Przede wszystkim jestem dumna z uczniów, ponieważ to oni pokazali nam, że są kreatywni, że są zdolni do tego, żeby brać udział w takim przedsięwzięciu. I nie ukrywam, że nas zaskoczyli tą ilością pomysłów, bo aż 6 projektów przygotowali. Potrzebowali w tym pomocy nauczycieli, ale pomysły to były ich. I bardzo się z tego cieszymy, że nasi uczniowie właśnie podeszli do tego tak poważnie i tak z wielkim entuzjazmem. SBO 2020 zakończył się, ale ruszyła już druga edycja inicjatywy prowadzonej przez Urząd Miejski. W 2021 roku uczniowie z 7 szkół będą mieli do rozdysponowania 35 tysięcy złotych na swoje pomysły. Zachęcamy do udziału w SBO. Szczegóły można znaleźć na stronie www.mragowo.pl.